Polish Businesswoman Awards to prestiżowy konkurs organizowany dla przedsiębiorców przez redakcję magazynu Businesswoman and Life. Celem konkursu jest promocja firm, ich działalności zgodnie z zasadami fair play oraz celebracja sukcesów. Zwieńczeniem konkursu jest prestiżowa gala. Podczas niej zostaną wręczone przedsiębiorcom statuetki wykonane według niepowtarzalnego wzoru autorstwa Andrzeja Batorskiego. W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt firm z różnych branż. Wszystkie je łączą wspólne cechy: profesjonalizm, najwyższa jakość obsługi klientów, troska o pracowników oraz o środowisko. Poznajmy profile niektórych nominowanych firm. Biorę udział w konkursie Polish Businesswoman Awards, ponieważ wspieram rozwój polskich kobiet właśnie poprzez markę Pierre Lang, która daje możliwość szerokiego rozwoju i zarobku. Firma Pierre Lang to najwyższej jakości designerska biżuteria wytwarzana ręcznie. Kolekcje biżuterii Pierre Lang są absolutnie wyjątkowe, przez co podkreślają piękno każdej kobiety. Ponieważ Asidus jako firma innowacyjna wspiera rozwój zawodowy i osobisty ambitnych kobiet, które jak nikt inny potrafią podnosić standardy naszych usług. Asidus Investment Partners to zespół specjalistów, którzy z pasją i doświadczeniem pomagają w zakresie wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, kredytów czy na przykład prywatnej opieki medycznej. Jesteśmy włoskim producentem ekskluzywnych naczyń do zdrowego gotowania na parze i bez tłuszczu. Jesteśmy także jedną z największych firm sprzedaży bezpośredniej w Europie. Zaangażowaliśmy się w projekt Polish Business Women Awards, dlatego że chcemy wspierać przedsiębiorczość kobiet oraz pomagać im w ich samorealizacji. Reprezentuję firmę AKKO, Accounting and Consulting Office. Kancelaria nasza zajmuje się doradztwem podatkowym, jak również outsourcingiem dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Biorę udział w konkursie, gdyż ważne jest, aby pokazywać siłę i mądrość przedsiębiorczych Polek, które pokazują, że siła jest kobietą poprzez nie tylko zdolność do budowania struktur rodzinnych i dbania o ognisko domowe, ale również konkurowanie na niezwykle trudnym w obecnych czasach rynku pracy czy też bezpośrednio w biznesie.